Cześć, siemano, piąteczka, witajcie! Z tej strony Boluś. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Brączek. I witamy was, to już w trzecim odcinku z naszej typowej polskiej wsi V3 w Farmingu 17. Poprzednie odcinki naprawdę mega wam się spodobały, co nas bardzo, ale to bardzo cieszy. No i po prostu ruszamy z dalszymi pracami polowymi, bo jak wiecie, no nieużytki są i coś trzeba z nimi zrobić, aby móc na nich coś posiać. Brączek w poprzednim odcinku, czyli właśnie u siebie, zajął się orką, dlatego też, aby nie robić tego samego, my dzisiaj zajmiemy się gruberowaniem. Ja zapraszam was do Brączka, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć tą akcję, a my już ruszamy i tak ogólnie na samym począteczku prawdopodobnie tego samego będziemy zmieniać niedługo. Tak z Brączkiem ostatnio dostaliśmy kilka ofert z innych firm i będziemy myśleć nad zmianami ciągników. Znaczy na pewno do żniw raczej nie. Jak do żniw nie, no tak. Zmienimy. Dopiero po jak żniwach. Jak już to właśnie gdzieś, no po żniwach, raczej po sprzedaniu właśnie już zboża sobie pomyślimy. Ja może sprzedam właśnie tego Kurlimana, a Bolek swojego Sameya i możliwe, że nawet od jednego dealera weźmiemy coś dla siebie, nie? Zobaczymy, ja ogólnie ludzie myślałem coś... No właśnie, czekaj, sorry, że ci jeszcze przerwę. Możliwość właśnie, że pojedziemy na jakiś... do jakiegoś handlarza i możliwe, że kupimy sobie coś starego. Nie musimy przecież kupować nowych maszyn. No właśnie. Więc całkiem prawdopodobnie właśnie, że pojedziemy do jakiegoś handlarza i tam sobie zakupimy coś używanego, nie? Dlatego też ja sobie tak patrzyłem ogólnie, rzuciłem okiem tak... nie? I tak patrzyłem, zastanawiałem się nad tym Deutschem, który był kiedyś tam w 15, jak go kojarzycie. Nie wiem, czy by pasował na tą serię, czy też nie, dlatego wszystko pozostawiam dla was. Czekajcie, ja tu się chyba nie zmieszczę z turem. Muszę tutaj cofnąć. Ja sobie rzepak sieję. Ogólnie trochę nierealnie, bo rzepak powinno się siać w wakacje. Tam w sierpniu. O kurwa! Ja tak kminię, ty mówisz wakacje po wakacjach. Gdzie po wakacjach? A nie, no tak, przecież co, co ja gadam, w sierpniu, no tak. Chociaż nie wiem, ogólnie jak byłem u Bolka na majówkę, to dowiedziałem się, że rzepak można siać też wiosną. Też, no bo wtedy, gdy ci wymarznie, to jest ten wiosenny, tylko on wtedy ten plon jest o wiele, wiele mniejszy, no i no wiadomo, z czym to się wiąże, nie? Zawsze jest ten najlepszy zimowy. No, jak widzimy, no na razie daje sobie radę, mimo że ma 100 koni tylko pod maską, no to te kunie trochę rwią i jednak daje radę sobie z tym. Właśnie Bolek, ja czytałem sobie komentarze u nas pod filmami, nie? I jedna osoba tam napisała, że tam dosyć sporo łapek pod tym komentarzem było, żebyśmy siali soję jako łubin. A, bardzo dobry pomysł, ponieważ bardzo ona ładnie wygląda, także będziemy mogli... I ta soja jest dosyć taka, wiesz, podobna do łubinu, więc to spoko pomysł, nie? No, także jest bardzo fajny pomysł, ja zostawiłem sobie 3 pola, także akurat będziemy mogli coś z tym zrobić, także dziękuję wam za wszystkie komentarze, ogólnie ja też czytałem komentarze i pisaliście, że o Jezu, to już... Znaczy tak, były podzielone głosy, bo jednym się strasznie to spodobało, ponieważ nie jest ta ciągłość polskiej wsi, że cały czas te róbcie mamy takie tak zwane, jak to tam nazywaliście, że 60 i to, tylko przecież też na polskiej wsi spotykane są nowe Zetory, spotykane są jakieś różne marki innych maszyn, nie tylko same 60 i cieszyliście się, że właśnie wzięliśmy takie, a nie inne maszyny. Inni właśnie mieli troszeczkę inne zdanie, tutaj większość hejtu właśnie spadła też na nich. No po prostu tak nam się podobało i tak chcieliśmy zrobić, dlatego też wzięliśmy takie. Skoro mamy tą mapę, już trzeba to wykorzystać, a że nie ma polskich modów do końca też, no to... A moim zdaniem, no naprawdę bardzo fajnie się gra, te maszyny nie są jakieś strasznie nowoczesne i na przykład takiego Sameya u mnie można spotkać z raz, dwa, ze trzy takie Sameye, akurat może nie ten sam typ, tak, ale mniej więcej takich gabarytów, to można spotkać ze trzy, no Zetorów to jest u nas sporo, nie powiem, i to naprawdę w ostatnim roku doszły na wsi i wsiach obok, tak z tego co wiem, to 4. Proximy i Frontery, także no naprawdę uwierzcie ludzie, że no ta polska wieś troszeczkę jednak się przeobraża, że tak powiem, i te nasze maszyny nie są wcale tak tragicznie dobrane i dają sobie świetnie radę, naprawdę tutaj Arka jest. Bo ty masz Zetora tylko, nie? Ten twój Zetor to jest ten całkiem mały, czy ten... Tak, to jest ten całkiem malutki. No czaję. Ja właśnie nie chciałem tego dużego, bo tego chciałem do nawozów, do takich lekkich właśnie prac, a nie mam takiego głównego ciągnika jako koń pociągowy, że tak powiem, w moim gospodarstwie, dlatego też chcę coś większego i mówię, tamten Deutsch ma około 150 koni, wiem, bo mógłbym wziąć sobie tego case'a, wiecie, tego co mamy na seriach, nie wszystkich praktycznie, tego starego, ale już nie chcę po prostu go na tej serii, bo wiem, że go wykorzystam jeszcze w kolejnych seriach swoich.
Dlatego też troszeczkę jeszcze musimy poczekać, może coś wyjdzie ciekawego z modyfikacji. Ja z miłą chęcią też bym wziął coś ciekawego z modów, no ale musimy poczekać i zobaczymy, może wiesz, ktoś... Wiesz, na co ja bym z chęcią zmienił tego Hurlimana? Na co? Na tego Hurlimana nowszego, tego co ci mówiłem ostatnio o nim. No tego chciałeś przetestować, a raczej nie będziesz miał okazji nigdzie. I wtedy zobacz, ja bym miał jeden stary ciągnik, jeden nowy, a ty masz też przecież jeden nowy, nie? No właśnie, dlatego też mówię, mógłbyś sobie przetestować, bo ty wiem, że go chciałeś, a no mało w ogóle ludzi testuje ten ciągnik, ponieważ no nie wszystkim się on podoba, a mogłoby być naprawdę dość ciekawie. Na razie sobie pokatuję tego Hurlimana. No ja mówię, do żniw jeszcze spokojnie, myślę, że jeszcze na pracę pożniwne jeszcze tam może jedne, dwie prace zrobimy, ale później, żeby go właśnie wymienić. Ponieważ no będziemy chcieli jeden sezon na pewno zagrać. Ja już rozmawiałem sobie z Ząbkiem, ostatnio pisałem. On, jak pamiętacie, do 15 bardzo ładną, typową polską wieś V4 zrobił, taką już bardziej nowoczesną. Więc zobaczymy. Jak się uda wszystko, to może właśnie byśmy później przenieśli się na V4. Coś jeszcze może by się porobiło i właśnie chociaż do nas na samą serię taka mapka by się mogła przydać, dlatego też no zobaczymy, co tam z Ząbkiem się uda zrobić i co będziecie wy chcieli, czy będziecie chcieli kolejny sezon tak to czy coś, no zobaczymy, na pewno no jeszcze ty, trochę... Ten siewnik nawet robi tego, bez znacznika. Bez znacznika czy ze znacznikiem? Znaczy ze znacznikiem działa znacznik. Aha, działa znacznik, no ogólnie on ma tylko problem taki, że jak się go podnosi, to on nadal sieje, po prostu trzeba go wyłączyć. Dużo ludzi z niego zrezygnowało, ale jak na razie z modów nic ciekawego, tak jeszcze nie ma. Kurde, jak ja uwielbiam gruberowanie, nie? A właśnie, tak a propos Zetora, ludzie, bo tak miałem wam ostatnio wczoraj w odcinku powiedzieć, nie pogadałem sobie w weekend. Wujek do mnie przyjechał, Sikorę znacie z dawnych moich filmów. Jak wiecie, kupił sobie Zetora Plus, to jest, poczekaj, Frontera czy Proxima? O kurde. Już ci mówię, poczekaj, Frontera to jest ten wielki, to jest Proxima. Nie, to jest Proxima 100 Plus, tak się nazywa. Tam ma 90 chyba 8 koni ogólnie. 60, no już niestety, ale żywot się na ten rok jej skończył. I po prostu no na zimę zostają prace z nią związane, bo no zobaczymy, czy będziemy ten blok wymieniać, czy nie, bo z tego co z wujkiem gadałem, on miał też 3 peka i co miał do siebie to, że no przynajmniej raz w roku musiał uszczelkę wymienić. Nie wiem czemu akurat, czy akurat też mu się tak trafiło jak nam. Piszcie jak wy w ogóle u was jest, znaczy u nas 3P, tak? Wujek też miał 3P i się trafiło mu, że praktycznie no przez całą jego żywotność on kilkanaście razy wymienił uszczelkę pod głowicą. My mamy to samo już w ostatnich latach, jest to rok w rok systematycznie. I powiedział, że już też później się nie bawił, po prostu go zrobił i sprzedał. Ktoś jedynie jak będzie chciał, to sobie blok będzie musiał wymienić, zobaczymy. No i właśnie coś będziemy myśleć naprawdę serio nad zmianą tego ciągnika. No i tak właśnie wujek przyjechał wykonać nam orkę, ponieważ no niestety, ale Kubotom nie udało się w tym roku już przyjechać, bo mówię, ta Kubota została sprzedana i niestety nie mogli załatwić drugiej już w tym roku i dopiero chcieli na wiosnę, a ja do wiosny nie chciałem czekać z racji tego, że no pogoda była akurat teraz dobra w weekend. Obornik miałem już rozwieziony, więc trzeba było to przyorać, no a niestety na 60 nie udało mi się zrobić, więc musiałem coś zmienić. No i wujek właśnie przyjechał mi z pomocą. Powiem wam, że naprawdę byłem w szoku. Z 95 koni, ta czwórka jego to jest Kwernelanda. Nie wiem jakie tam są odkładnice duże, ale powiem wam, że naprawdę byłem w szoku, bo ponieważ wystawał chyba lekko poza koło nawet jeszcze. No i nie miał większych problemów, a u mnie wiecie jaka jest ta glina jeszcze. Naprawdę było mokro, bo woda gdzie niegdzie była tak ponad kostki w niektórych miejscach, bo tata jak wywoził obornik, no to 60 ledwo miejscami szła, bo się kopała. I naprawdę przedni napęd w ciągnikach to jest coś pięknego, bo wujek wyłączył, na chwilę chcieliśmy coś sprawdzić, włączył przedni napęd, to było tylko coś takiego. Jedzie i nagle i stanął w miejscu, po prostu nic nie szło zrobić. Zobaczcie, mimo że jest, nie wiem, no tych koni nie jest dużo, a jest przedni napęd. I to już daje ciągnikowi to, że nie musi pchać tych przednich opon. I naprawdę jest ten uciąg i widać to w tym ciągniku. Dlatego też, no mówię, u mnie przydałby jakaś maszyna z przednim napędem. Niedużo, 70 koni nawet już by naprawdę robił ciekawą robotę. Dlatego też będziemy sobie kminić i nie wiem, wujek to chyba ze 3 godzinki, 4 godzinki orał, tak chwila, moment poszło, jest tak pięknie zaorane. I jak nie zapomnę, wrzucę wam fotkę, bo robiłem właśnie. Także z wujkiem troszeczkę sobie pogadałem. Vloga trzeba było nagrać, a nie. Jakoś wiesz co, chory byłem i niezbytnio, jakbym pogadał chyba z 5 minut, to już w ogóle moje gardło by było nie w stanie. Dlatego też w weekend miałem te odcinki nagrane tak jak mówiłem wam wcześniej, bo już nagrywaliśmy z Brączkiem w piątek i w sobotę rano.
I najważniejsze, że mówię, te prace polowe u mnie pokończone, śnieg teraz za oknem, co mnie bardzo cieszy, ponieważ no to zboże w ostatnich dniach naprawdę trochę, można powiedzieć, że urosło. Ta faza pierwsza kiełkowania już za nami i to już naprawdę zboże w ciągu 4-5 dni, jak było takie słońce i po tych deszczach, to naprawdę gdzieś do takiej wielkości urosło. No. A tu koło domu to pole to co na kukurydzę zostawiłeś, czy co? Tak, tam jest jedno na kukurydzę i to takie, co ty miałeś buraki, wiesz? To właśnie zostawiłem sobie dwa pola na kukurydzę, bo będę chciał na ziarko i będę chciał na kiszonkę. Gdzie miałem buraki? Pamiętasz, co miałeś buraki na typowej? To duże takie. No to duże, z błotem, no to tam sobie kukurydzę na ten, na ziarnko prawdopodobnie zostawiam. Właśnie, czekaj, ja muszę rozkminić, gdzie ja mam mieć kukurydzę. No to musisz sobie pokminić. Ty, nie, bo na nieużytkach raczej, nie wiem, jak chcesz to nie rób, ale była właśnie na typowej poprzedniej wsi. Była ta. To żeby nie, wiesz, ja tak wiem, samo nie ja robić, wiem, nie? Które pole ja sobie zrobić, czekaj. To. To nie, to zboże, to też zboże. Tu zrobię kukurydzę. Dobra, a nie, tu była kukurydza, u mnie już chuj. Ja muszę właśnie sobie też dobrze wykminić teraz i zostawić, nie no, jedno pole mam na pewno, dwa pola mam na ten, no to dwa pola będą w tym tak zwanym łubinie, tak jak mówiliście. A, no i właśnie, no. No, ja też dwa pola właśnie w łubinie. Tak? No, no to tak, że będziemy mieli praktycznie z brąsiem to samo. I ogólnie bekę miałem, bo z wujkiem akurat już pod chaty ruszałem odpalanie i dźwięk tego zetora, który jest w grze, no był identyku, po prostu taki banan na twarz od razu poleciał, że... Super sprawa, że oni właśnie tak te dźwięki idealnie spasowali i mimo, że ten model tam się niewiele różni, to naprawdę te dźwięki były zajebiste w realu sobie takiego zetorka posłuchać. I powiem wam, że naprawdę niby ten zetor, no nie jest, nie jak to zetory, tak, nie jest jakiś kurwa strasznie drogi w środku, że w sensie, że wiecie, jeśli bogaty. Chodzi o bogo, o, dobrze to nazwany, dobrze to nazwałeś. Dobrze, nie jest wyposażony, wszystko to mechanicznie, tak? Ale to jest zajebisty ciągnik, bo jak mówię, jak coś jest ten, to on większość później sam zrobi, a nie musi się prosić, bo jak jakaś elektronika padnie czy coś, no to niestety, ale już trzeba serwis wzywać i nic nie zrobi. A mechanika, to co tu ma się popsuć? Jakaś linka pęknie, coś w tym stylu i tyle, tak jak właśnie Boguś z Mokrzyna, nie? Wszystko, no. Nie ma to jak Ursusy, że sam wszystko sobie potrafi zrobić. To jest właśnie najfajniejsza sprawa, bo zobaczcie, rok w rok nam pada właśnie... ta uszczelka, a to blok, a to coś i tata wszystko mój sam potrafi zrobić. A teraz jakbyśmy mieli jakiś ciągnik, nie wiem, z elektroniką, to już nic by niestety nie był w stanie i tylko hajs z portfela wyjmować i płacić za jakieś tam naprawy. Brączek, tu teraz przyjechałeś? Ja. Kurde, szkoda, że wcześniej nie przyjechałeś, byś akurat robił jak ja ten, bo ja tu kończę i jadę teraz na drugie pole. Ja cię kręcę, wiecie, że akurat idealnie powinien mi na tym odcinku wyjść robota? Czemu? Ja jadę właśnie, no skończyłem to i tamto drugie, mam 13 minut odcinka, także powinno być w sam raz. Widzicie, Brączysz sobie teraz tu siewy robi. No to sobie jedźmy, mówię, za sieje. No też właśnie fajnie, bo tu dalej trochę kombajnami. Przecież no tak, ja jeszcze tu te dwa pola, o to u mnie tu będzie łubin, bo jak to przy lesie w końcu zawsze łubin sieją. No właśnie nie. No ale u nas tak najczęściej jest, bo łubin nie potrzebuje tego. No, u nas tak łubin, jest. No wiem, bo dziki i w ogóle nie, ale... U nas tak najczęściej jest, ponieważ łubin, z tego co tam pamiętam chyba, łubin jest jakoś, nie ma, kurde, nie wiem jak to nazwać, nie ma tego zapotrzebowania, nie potrzebuje... No to jest... Nie, kurwa, nie mogę się wypowiedzieć, no. Po prostu nie potrzebuje aż tak zajebistej gleby jak pszenica czy inne uprawy, tak? O, powiedzmy tak, bo teraz nie przyjdzie tak. Mi na myśl to, co chciałem powiedzieć. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, i u nas najczęściej, no, są piaski tam niedaleko, to także, no, te łubiny są często spotykane. Ty, tak myślę teraz, nie? No. Ja się kurwa wziąłem za to sianie, a przecież a co ja na odcinku posieję? A to wszystko już pola masz obsiane? Ja tak sobie się rozpędziłem, nie no, tylko to zasieję teraz, już więcej nie będę siał. No wiem, ja stary, ja na odcinku kurwa, zrobiłem... Ja skapnął, to ja, no ja na odcinku zrobiłem... Za domem masz, czy już za domem porobiłeś? Jedno za domem i jedno tam. No, starczy mi. No to super. Także ten... No tak, bo przecież ja robiłem siewy, a ty robiłeś to, a teraz się wymieniliśmy troszeczkę. Nie, naprawdę oglądalność duża. Tak myśleliśmy, że was ta seria prawdopodobnie przyciągnie. Ja ogólnie wiesz co myślę? Że no. Ja sobie zrobię i siewy razem już z jakimś nawozem. Czy to, żeby już tutaj jedno pole na przykład dać na te pola, co będziemy mieli teraz zasiane, żeby dać już jakieś schody, żeby już się... No tak zrobimy, tak zrobimy. Tylko że kurczę, jak ty chcesz zboże, ogólnie nie wiem kiedy się łubin. Jak to jest? Łubin się na no zimę? No ale przecież może być wcześniejszy i późniejszy, coś jest. No fajnie. Tak, no to właśnie mówię, to wtedy wiesz, sobie zostaw tam łubin do siewu czy coś, nie? Ja też zboże mam posiane,
wszystkie już i został mi tylko właśnie ten tak zwany nasz lubin i kukurydza do siewu, także powiem wam, że idealnie jak przyspieszymy czas, to będę mógł wtedy już mieć schody, robić jakieś tam opryski i nawozy, tak, a na tamtych tam zrobić sobie dopiero jakieś siewy. Ogólnie mówiliśmy o zakupie siewnika, tak, do kukurydzy, ale Arek coś tam się nam zasugerował, że przerobi nam tego monosem Lemken właśnie do... Nie, Lemken. To jest Lemken właśnie chyba. Nie? Doka, chuj, jednak to samo. No ale no wiem, że chyba właśnie to, tak mi się wydaje, że to jest Lemken, ale no dobra, to jakby będzie ten monosem, tam on by chyba czterorzędowy albo sześcio, tak że byłby akurat do buraków. Właśnie, Brączek, idziesz w buraki, w ziemniaki, coś w tym stylu? Co? Idziesz w buraki, w ziemniaki, coś w tym stylu? Właśnie nie wiem, chyba na razie w tym sezonie sobie puszczę. Ciekawe jak z następnymi sezonami, czy będziemy tutaj mieli na tej mapie, czy nie. Bo wtedy najwyżej na tej V4, tak jak mówiłem, coś będziemy kminić. Na razie nie chcę mi się to bawić tutaj. Mam inne serie od tego. No zresztą wprawdzie jo, bo tutaj no też ty to możesz sobie pozwolić, bo masz ten ciągnik troszkę większy, tak? Ale mimo wszystko to i tak jeszcze te maszyny nie są jakoś mega dopasowane. Kurwa, zapomniałem podnieść. Nie, mi tu fajnie idzie. Kurde, jak niby sama trawa jest, nie? A jak to zajebiście, jakby takie prawdziwe nieużytki to wygląda. Tak mi się podoba to wszystko. Tutaj jeszcze jest ten klimat, ponieważ te drzewka, to wszystko. No dobrze, bardzo dobrze to wygląda tutaj. Nie ma co. Jest gicio. Dobra, ja akurat jęczmienia chyba jedno pole tylko będę miał tutaj. Pszenicy będę miał dwa. Albo jęczmienia dwa, zobaczę. Tego łupinu naszego będę miał dwa. Mhm. Kukurydzy dwa. A, no to... Rzepaku jedno. Ja mam rzepaku chyba dwa. Pszenicy dwa, jęczmienia dwa. Wszystkiego raczej po dwa będę, wiesz, chciał? Coś w tym stylu. To chyba tak nie wyjdzie, co ty? No poczekaj, po 8 pól teraz mamy. No. Masz dwie łąki jeszcze, nie? No tak, no ale tak to po 8 pól. No to masz stare wszystko... A nie, 8. Wszystkiego po 2 mamy. No jak już tak wychodzi? Żebyś, kurde, ci trawa była potrzebna, ten, jakoś potrzebna, to byśmy... Wiesz, możemy się umówić tak, że to jest twoja łąka, nie? Ale po prostu... ja ale od ciebie kupuję. Jak ja i tak sprzęty nie mam, to bez sensu. Lepiej, żebym ja ci pomagał najwyżej. No właśnie, to jedynie o, wtedy sobie zrobisz odcinki, że mi pomagasz i o, to możemy się tak umówić, nie? Mówię też, kurczę, przy tych krowach jest jednak roboty, więc wtedy robimy tak, że Brączuś będzie tutaj. Właśnie pomagał mi przy sianokosach na przykład i wtedy też jakieś odcineczki z tego będzie wrzucał. No, lepiej tak zrobić niż kurwa na siłę coś tu wymyślić. No mówię, bo jednak te tylko są dwie łąki. No, takie fajne błotko. Ja też będę zaraz miał, ale chcę wjechać w nie od tamtej strony. Kurde, fajnie się tym samym robi. Czekajcie, ja wam troszeczkę dźwięki dam. Może zobaczymy, bo nie wiem jak to jest. Zawsze niby ja tutaj ledwo co słyszę w tych słuchawkach moich Brączka, a później się okazuje, że w grze tak naprawdę te dźwięki po wyrenderowaniu nie są wcale takie głośne. Ale tutaj pod górkę to jest moc. A przez to błoto poszedł jak wściekły ty. Jestem ciekawy jak to moje. Żadnego problemu nie było. To niezły problem, powiem ci. Czekajcie, kiedy ja to wydaję? A no tak, ja dzisiaj to wydaję ogólnie, bo nagrywam, zobaczcie, jest godzina 14:30. Ja dzisiaj ten odcinek na wieczór wam wrzucam. Wcześniej mieliście od zera do farmera, to kto jeszcze nie oglądał, to ja was bardzo serdecznie zapraszam, który wyszedł około 15, tak prawdopodobnie mam wszystko przygotowane tylko żeby go wydać. No nie mów, że się zakopałem. Ja pierdolę. Zakopałem się, nie? Nie gadaj. Ale podniosłem i wyjechałem. Masz szczęście, bo by nie było czym cię wyciągnąć. Ja cię kręcę, ty farciarski. Teraz byłem w tym momencie i jutro macie, jeżeli się dzisiaj uda z Adasiem, tak, to jutro prawdopodobnie macie serię naszą z Adasiem i będziecie mieli po południu od zera do farmera znów, także w czwartek sobie, albo jutro właśnie, żeby nie właśnie nie ten, to o, jutro sobie zrobię pag opening w rokecie, tak, bo za dużo farminga by było, bo teraz za mało wrzucam też jakichś różnych gier, dlatego też jutro będziecie mieli roketa i będziecie mieli od zera do farmera, bo mówię, tu wyjdzie jeszcze wieczorem ten odcinek, to już w ogóle tak to mało, ktoś nie będzie miał chwilę czasu i już nie obejrzy sobie żadnego z odcinków prawie. No ja, bo... kurde, też bym chciał właśnie teraz pod ławę dawać, tych serii się mi zrobi, bo wiesz co? No. Teraz ogólnie, nie? Zrobi mi się 5 serii z farminga, cześć to? No Adam,
Ja. Zera, Sosnówka. Od zera do farmera, Sosnówka. Z Adamem na Pawso na mapie. Typowa i jeszcze jedną serię robię na nowszych maszynach właśnie w zamian za tą serię z oryginalnych, na oryginalnej mapie, bo nie będę już stawiał. Aha, no. I robię na włoskiej mapie takie, wiesz? A powiedz mi nazwę. Coś takiego jak La Ferme Limousine, wiesz? A czasami to nie jest... Old Stream Maps? No właśnie, no. Bo ja pobierałem ostatnio. Kozak mapa ci powiem. No patrzyłem na nią, to naprawdę w gospodarstwo jest dość fajne. Ogólnie... zajebisty tam jest teren, także naprawdę polecam mapę i tam będzie właśnie z niej seria. I całkiem prawdopodobne, jeżeli, bo nie wiem właśnie czy będziemy tam grali w trójkę, ale raczej bym chciał właśnie w trójkę, bo no nie chcę znowu, żeby samemu z Wolkiem albo samemu z Adamem. Nie wiem, zobaczę, nie wiem, ale ja, mówię, ja na razie szukałem sobie, ostatnio pobrałem około 10 map, takich co wyszły do 17, bo chciałem sobie tą serię, wiecie, co mam na oryginalnych, co tam wiecie, testuję, co wczoraj były opryski na przykład, no. Chciałem sobie na inną mapę przerzucić, nic nie znalazłem, dlatego mówię, czekam sobie albo na mapę Killerka, albo na mapę Nizma, zależy kto tam szybciej będzie wydawał i wtedy sobie na pewno serię robimy, bo obydwie mapy będą naprawdę dość duże. I wtedy będzie można sobie coś tam porobić, bo naprawdę z tego co widzę u Nizma naprawdę jest progres i zajebiście ta mapka teraz 17 wygląda i klimat jest. Zresztą prawie teraz na każdej mapie, która będzie przerabiana, będzie moim zdaniem o wiele, wiele lepiej wyglądać w 17 niż 15, bo ta grafika jest o wiele, wiele, wiele lepsza. Tak samo jak ten Hurley ma się drze. No stary, ty byś mojego, zresztą to jest ten sam silnik, ty. No, ten sam dźwięk, na pewno. Stary, nie wiem czy uszczelki nie wypluł, prawie jak ma 60 i chodzi. Nie no, nie, bez przesady. Nie no, bo ma 60. Tak chodziła. Zresztą chodzi do tej pory. No właśnie, to jest to. Trzeba będzie ją rozbierać niedługo i... Kurde, ale zajebista robota, jak ja kocham Gruber, nie? Muszę się kiedy do wujka przejść, jak będzie gruberował. Bo z nim gadałem, to mówi przyjdź kiedy sobie pojeździsz. Bo wujek zawsze w tym czasie to najprawdopodobniej albo pracuje, albo belki zbiera. A ja bym sobie z chęcią pogruberował, także no z zetorkiem na pewno by robota szła, a tu wujek za domem to ma dobre 10-15 hektarów. Także byłoby co porobić. Dobra, skończyłem, cześć. Ty, no mi zostało, wiesz co, jedną z powrotem i też kończę akurat 24 minuty odcinka, także naprawdę te odcinki, te pola, że tak powiem, i prace jak na razie są idealne pod nasz odcinek, bo tak jak mówiliśmy, po 25 minut będą. Mniej więcej u mnie wyszło 24, u Brączka chyba 24 minuty, teraz no, też będzie 24, także idealnie się wszystko zgadza. Ja mam nadzieję, że szybko mi się uda to wyrenderować i wam to wrzucić. I później bierzemy się wieczorkiem za nagrywanie od zera do farmera i wreszcie coś ciekawego będziemy robić, tak? Bo wreszcie będzie akcja kukurydzy na ziarko, a nie ciągłe jakieś tworzenie nowych pól, no ale trzeba, no bo obiecaliśmy, że nie będziemy omijać. No, dokładnie. To nie będziemy. A no mówię, no jednak. To będziemy. Jednak w końcu ta seria coś ją wyróżnia od innych i robimy takie i też rzeczy właśnie, że powiększamy sobie te pola. Dlatego też fajnie jak jesteście z nami przy takich odcinkach. Dobra, ja sobie w tą jadę, zawracam. Koniec masz już, czy co? Tak. Podniosło. Ty! A, bo ty nie masz na kierownicy. Kurde, mam na kierownicę, podpisałem pod przycisk, nie? To obracanie do tyłu na raz. Kurwa, zajebista sprawa, bo jak chcę to wiesz, myk, patrzę od razu do tyłu, myk, jestem z przodu, nie? Nie muszę 10 razy myszką kręcić, ani... Fajnie. Zajebista sprawa z tym jest. Dobra. My sobie spadamy na chatę. Także co kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że uda nam się około 4000 łapek wybić na tej serii, tak żeby ją troszeczkę cechowało inaczej niż resztę właśnie naszych serii. Także co, ja zapraszam was do Brączka, bo już jutro kolejny odcinek u niego. Tak. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Do kolejnego odcineczka i na razie trzymajcie się, cześć. Cześć. Ale odcinek będę robił, poczekaj. Dobra, na razie. Hej.